Siemanko, moi drodzy, jestem Ryszy i witam was w kolejnym odcinku randomowego grania. Dzisiaj na warsztat nadchodzi Star Wars Battlefront 2, gra, z którą mam zajebiste wspomnienia i która jest jednym z moich numerów 1 ever na PC. Przedstawię wam w ciągu tych odcinków, bądź jednego odcinka, myślę, że to będą dwa odcinki, walkę w powietrzu ze strony Republiki kontra separatyści oraz walkę w powietrzu rebeliantów versus Imperium oraz dwie bitwy na ziemi, Felucję. Miałem pomysł, żeby pokazać wam bitwę na Geonosis, ale tam jednostki są z pierwszej części, a chciałem wam pokazać bardziej drugą część, oraz bitwę w kosmosie na Felucji, tak jak mówiłem, i samą w sobie walkę na Felucji i wielką bitwę na Hot. Mam nadzieję, że odcinki wam się spodobają, ale okej. Okay. Słuchajcie, dla wszystkich, którzy będą pytali w przyszłości, mam wgrane dwie modyfikacje do Old Republic, mam nieoficjalnego patcha 1.3 oraz totalną, nie totalną konwersję, ale konwersję 2.2 Battlefronta, który dodaje nam Knights of Old Republic walki oraz trochę ulepsza mechanikę. I jedną modyfikację poprawiającą grafikę, ale niestety żadna z modyfikacji, która przenosi Battlefronta 2 na standardy 2013 roku nie ma jeszcze skończonej, ale dużo jest w planach. Więc okej, koniec gadania, zacznijmy naszą walkę. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem Republiki, więc wybierzemy Republikę i na razie polatamy sobie zwykłym pilotem. Okej, zaczynamy grę w naszym hangarze, skoczmy w bombowiec. Mam do nich jakiś sentyment. Okej, ja muszę trochę sterowanie sobie przypomnieć, bo zapomniałem. Okej, sterowanie góra-dół. Dobra. I jak widzimy, mamy dwie korwety przeciwnika. Nawet chyba trzy? Nie, dwie korwety przeciwnika. Cholera, ale ze sterowaniem to miałem na początku problem. Musicie mi wybaczyć. Ale okej, jesteśmy bombowcem i naszym głównym celem... Oj, zapomniałem, że te rakiety tak nisko latają. Jest zniszczenie tych dwóch fregat. Ja miałem na to swój niezawodny sposób. Nie wiem, jak mi to teraz wyjdzie, ale... Spróbujemy. Fuck. Dobra, jedno trafiłem. Cholera. Użyłem manewru. Holy shit. Dobra, czekajcie, muszę trochę odwrócić sterowanie, bo zwariowałem w tym momencie. Dobra, weźmy kontrol, weźmy Starfighter. I teraz tak. W sumie mogę użyć przecież debilu, możesz użyć klawiatury. No tak, to ma też opcję sterowania klawiatury. Dobra, widzę, że nasi zwariowali, jeszcze nawet nie wsiedli. Zostaw mój myśliwiec, w sensie mój bombowiec. Dobra, sobie zobaczę, jak na klawiaturze to było. Nie, na klawiaturze to było w ten sposób, ale nie da się poruszać na boki. Ja to miałem zoptymalizowane u siebie. Dobra, góra, dół. Ja wolałbym, żeby to była góra, a to był dół. Jak ja mam to zwrócić? Czekajcie, powinno być... właśnie, invert, up, down, axis. No. I teraz góra, dół. Super, dobra. Jedziemy z tym koksem. Come on. Może nic nas nie zestrzeli, jeśli ja się nie zestrzelę sam. If you know what I mean. Hello. Kurwa. Zapomniałem o tych podwójnych klawiszach. Dobra. Trochę mi się dźwięki bugują. Nie wiem, czy to wina mojej karty graficznej, czy samej w sobie gry. Dobra. Ona jest już nasza. Ja już widzę, że ona jest nasza. Dobra, wylećmy stąd i polećmy od ośki. Aha, bielak, tak jak za starych pięknych czasów. Wow, shit. Pociski spadają na prawą stronę, gdyż lecimy w statku i teoretycznie jesteśmy w poprzek, tak jakby galaktyki. Brzmi dziwnie, ale tak właśnie jest. I do widzenia. Dobra. I dobranoc. Woohoo! Oh yeah! Super, pierwsza fregata zniszczona. Gdzie jest druga? Dajcie mi drugą! Gdzie jest wyzwanie dla mnie? Tak, wiem, to jest generator tarczy, jeśli dobrze pamiętam. A najpierw lepiej zniszczyć fregaty. Ale tu już ładnie schopali. Dobra. I od drugiej strony. Jedziemy. Yeeha! Yeah, bitches! Super. Nie mam żadnych bonusów, gdyż dopiero wczoraj zainstalowałem tą grę na nowym komputerze. Ale damy sobie radę. To co? Może trochę akcji? Co wy na to? Proponuję zmianę statku. No, co my tu mamy? Myśliwiec? No, myśliwiec będzie okej.
Dzień dobry. Ja na chwilę. Wiha! Where those bitches are hiding? O, nie namierzyło mi. Poszły dwie rakiety. Wykonał manewr, ale się nie uchronił przed naszymi rakietami. Super. Battleship, transportowiec. Niszczą was wasze własne fregaty. Fuck! Jesteś mój, mówię! Wow, gdzie on jest? Wow, fuck! Oj. Dobranoc! Wow, było tam aż 6 osób. Super. Dobra. Co my tu mamy ciekawego? Dzień dobry, jeszcze ktoś... Oj! Mam mało życia. O cholera, zniszczyli nam tarczę. Mhm. 3, 2, 1, teraz. Uj, teraz! Fuck! Zapomniałem o shift. Yep. Gdzie jesteś? Fuck! Jak mi się wlatywało? Drugiej strony? Możliwe. W sumie już mam prawie full HP, bo jestem inżynierem. Cześć. Ale AI szaleje. Wow, poszły torpedy. Nie, nala. Na. Następny cel. Prawa góra. Mogę zmienić widok, ale niestety tu w tej części nie dodali widoku z kokpitu. A szkoda, w jednym celu był bardzo przyjemny. Iha, jesteś mój. Kaboom, bitches. Uj. Dobra, spoko. Dzień dobry. Grievous ship. Tylko to nie jest Grievous, tylko to jest bombowiec. Oj, shit. Fuck. Jesteś mój. Dzień dobry. Oj. Dobra, chowam się. W sumie nie wiem gdzie. Their shields have been disabled. Super. Tam jest ich fregata. Cholera, gubię się. Jest nasz. Dobra. Niestety przez hangar Republiki nie można przelatywać, a szkoda. Ale nie jest to żaden problem, dzięki Bogu. Dobra, naprawimy cię troszkę. Troszkę cię podreperujemy. Jesteś pełny, ślicznie. Uha! I wracamy do akcji. W sumie mogę nas zniszczyć, to wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Dzień dobry. Dostałem jolkę. Góra. Bugi dźwiękowe. Cholera, ich bombowce dobrze działają tutaj. Nie wiem, jak jesteśmy w punktach, ale wygrywamy w punktach mimo wszystko. Mam cię. Zapomniałem o muzyce. Ten film może być bardzo obłożony prawami autorskimi, więc najwyżej będę się go wrzucić drugi raz. Chyba, że twórcy mi wybaczą, albo nie wiem, wykorzystam jakieś prawo, że to była integralna część gry, bo to jest integralna część gry. O, shit! Uju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 j
Gdzie był ten jebany wlot? Uf, shit. Kurwa, no ileż was, więcej was matka nie miała? Ło, mam wlot. Nie, 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 nie zabijecie mnie, nie zabijecie mnie. Ach, kurwa. Myślałem, że wlecę do hangaru. Dobra, pokażę wam następną rzecz. Unit count. Dzień dobry, jestem komandosem. Miło mi. Ej, definitely, nie, tam jest generator. Otóż każdy statek da się zniszczyć od środka. Dawno tego nie robiłem, ale spróbuję wam pokazać w jaki sposób. Najlepiej wziąć Starfighter, Jedi Starfighter, gdyż jest najszybszy i na pewno nie zepsuje efektywności naszego dzieła, a w sumie te pojazdy do tego służą. Mogą być także myśliwcami oczywiście. I
Jej, czuję się jak Anakin Skywalker. Oh, fuck. Kurwa. Okej, to było szybkie lądowanie. Ja mówiłem, że któryś statek... A, ale widzę, że spawn point jest bardzo zacny. Okej, to ja jeszcze raz spróbuję. Po prostu zginie. Oh fuck. Ja już wiem, czemu ta gra zawsze sprawia mi tyle przyjemności. Wygrywamy, tak? Tak, wygrywam. A jak nawet będziemy przegrywać, to ja zrobię tak, że będziemy wygrywać. W sensie, według mnie w tej grze nie da się tak bardzo przegrać. W sensie, są mapy, na których niektóre frakcje są o wiele za mocne i na przykład na niektórych zamkniętych mapach Republika dostaje taki wpierdol od separatystów, że się w pale nie mieści. Dlatego, gdyż podstawowa jednostka separatystów ma w dłoni wyrzutnie rakiet i to jest bardzo irytujące w wąskich przejściach. Okej. Okay. Dzień dobry. Nie przeszkadzajcie sobie, jestem tylko klonem. Czysto, czysto. Ktoś był, ale on chyba odleci. Tak, odleci. A ty masz skrypt, to ty się tam zmyjesz stąd. Dobra. Mam rakietnicę, ale nie mam żadnych naboi. Super. Właśnie. Wieżyczki z mala każdego Imperial Trupera. W sensie Republic Trupera. Dobra, generator tarczy jest zdjęty, więc omijamy pomieszczenie z generatorem tarcz. Dziwi się, że nikogo nie ma w wodzie. Właśnie. Ty głupia łajza. Jeszcze jedna. Okej. Okay. Widzieli, to jest właśnie silnik. Po zniszczeniu tego statek po prostu wysiądzie. Nic nie ma, nic nie ma. Mhm. Jeszcze raz. Come on, come on, come on. Dziękuję. Yeah, wygrana. Juhu! GG, bitches! Oh yeah! Właśnie dlatego tą grę kocham. Może dlatego, że ją ogarniam. W sensie... O. W sensie, boty są przyjemne. Nie wiem, lubię boty, bo możemy na nich nabijać specjalne nagrody, które później nam wykonują bonusy podczas grania, ale jak widzicie, ja tutaj mam bardzo mało tych bonusów, gdyż mówię, że dopiero wczoraj zagrałem kilka gier i tyle się to skończyło. No i właśnie wyjebało mi Battlefronta, więc to będzie koniec tego odcinka, a ja nagram za chwilę następny. Do usłyszenia.